na porządku dziennym w państwie islamskim. Paną ludzie w klatkach zachowują się całkowicie niegodnie. Panie i panowie, zapraszamy tutaj, manifestujemy. Na dzisiaj jest zgoda między klubami. Na dzisiaj jest zgoda między klubami. Apeluję o to, żebyśmy wspólnie jako Polacy manifestowali przeciwko inwazji islamskiej. Zapraszam szczególnie panów. Manifestujemy przeciwko agresji islamskiej. Przeciwko temu manifestujemy. Jesteśmy dzisiaj zjednoczeni jako Polacy. Widzieliśmy, jak sytuacja na Węgrzech się ma. Rozmawialiśmy z burmistrzem miasteczka, gdzie były największe zamieszki. Ta fala, przechodząc przez miasto, przechodząc przez wsie, zjedli wszystko, z pól, z sadów, zjedli ludziom zwierzęta, poza oczywiście świniami, ponieważ tego nie pytają. Nie dopuścimy, aby coś takiego miało miejsce w Polsce. Krzyknijmy razem, nie islamska, nie laicka, tylko polska katolicka. Nie islamska, nie laicka, tylko polska katolicka. Wielka 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 polska katolicka. Wielka. W imieniu Młodzieży Polskiej chciałbym serdecznie powitać wiecznie zgromadzonych mieszkańców Tarnowa na dzisiejszym pikiecie. Pobraliśmy się tu, żeby wyrazić nasz sprzeciw przeciwko ostrzymowaniu. Incydentalnie w przyszłości rodziny, ale nawet nie też jestem w pracy, to jest to na 80%. Proszę pana, no ale pan sobie robi, można powiedzieć, karierę na plecach tej młodzieży. No bo widzę, że pan kandyduje tutaj. Kandyduje, zgadza się. Więc to a ja proszę, powiem, prześledzić, że... proszę prześledzić, proszę pana. Ja od 10 albo 12 lat urządzam tego typu manifestacje. Urządzaliśmy pan w kwestii ukraińskiej. Patrz, urządzaliśmy się młodych ludzi. W żadnym wypadku. Ja to co widzę, bo ja tu obserwuję z boku i nie a był pan na Węgrzech? Proszę, zapraszam na wycieczkę, na wyprawę na Węgry. Zobaczyć, jak tam było. Zapraszam do obozów monachium, zapraszam do tych strefy radiów w Szwecji. Jeśli pan życzy sobie czegoś takiego w Polsce, w Tarnowie, proszę pana, ja mam, no rodzinę, ja mam rodzinę w Szwecji, więc niech pan mi nie opowiada głupot. I Polacy ja jadą i tam pracują i zarabiają. Zgadza się, zgadza się. A ja byłem i widziałem, byłem w Szwecji, gdzie mieszka mój kuzyn. Widziałem te strefy, gdzie policja boi się wjechać w nocy. Gdzie policja boi się wjechać. Ja kandyduję z 16 miejsca. Zwykły, uczciwy, to jest pana ludzi. Opinia całkowicie upamiętna. Dziękuję panu za opinię. Wstyd! Dziękuję panu za opinię. Wstyd! Jeżeli pan dziękuję ma panu za opinię. Parlament, to jest normalnie wstydu. Dziękuję banda. Panu za opinię. Tyle. Nie. Dziękuję za opinię. Manifestację rozwiązałem. Można się rozejść. Myślę, że pan był z karabinem tutaj. Myślę, że pan karabin nie wziął do ręki i nie strzelał. Myślę, że pan tego nie zrobił. Nie. Myślę, że pan będzie zrobił. Przyjmowania imigrantów do Polski nie sprzyja i nie będzie sprzyjać nam obywatelom. Rząd Platformy Obywatelskiej wykonuje rozkazy płynące wyłącznie z Brukseli i Berlina, zapominając, czym jest polska racja stanu. Ich nie interesuje zagrożenie ze strony islamistów. Zamiast słuchać próśb obywateli, wykonują wyłącznie cudze polecenia, które wkrótce wypalą na naszej ziemi krwawe piękno. Platforma Obywatelska to rząd zdrajców narodu. Młodzież Wszechpolska pamięta, czym jest polska racja stanu. Nie zamierzamy zapomnieć, że prawdziwym problemem jest migracja Polaków do Europy Zachodniej. I to jest nasz obowiązek
żeby wrócili do naszego kraju. My, Polacy, nie chcemy Arabów Bliskiego Wschodu. Czekamy na ponad 4 milionów Polaków. Pan Grzegorz Piątkowski, kandydat na posła z ramienia PiS, faktycznie ma rację, jeśli mówi o tych problemach takich jak Szwecja, Niemcy czy Francja. Tam faktycznie mają z tym problem. Jednak jest wielkim nadużyciem, stracząc Polaków Islamem, że mamy teraz faktycznie w kraju taki problem, jeżdżąc z całym tym cyrkiem po okolicznych miejscowościach i robiąc te przedstawienia. To jest propaganda, można powiedzieć, większa niż dawniej komuniści robili. I dobrze właśnie to powiedziała pani na tym filmie, która co znalazła. I nie mogła się nadziwić. Mówi właśnie, jaki to ma związek z wartościami, jakie to wartości chodzi. Chyba tym młodym ludziom się coś pomieszało z głową. I zwróciła się tu do jednego właśnie kolegi, mówi: ty, kolego, karabinu byś na pewno nie wziął, ty byś pierwszy uciekał. Polacy żyją za granicę i są, można powiedzieć, wszędzie, na całym świecie, i jakoś mogą wspólnie pracować, istnieć wspólnie z innymi narodami, kulturami. Czy Stany Zjednoczone Ameryki? Tam na przykład jest różnica narodowości. Jakoś istnieje ten kraj, nie zawalił się i będzie istniał. A tutaj wielkie zagrożenie, jest praktycznie Polakami, niewielki procent jest jakiś tam burmistrzek i nagle wychodzi jakiś czołom i straszy obywateli, że zarazana nam wielka rewolucja. Młodzi, nie dajcie się wykorzystywać w tym całym cyrku. Nie dajcie sobie mówić, że słowo wolność, tolerancja jest zagrożenie. Nie dajcie sobie tego powiedzieć. Nikt z tej grupy was nie zawiedzie i nikt was nie zawiedzie waszego zaufania. Gwarantuję to państwu. Brawo!